Połamane i powgniatane rynny, powybijane szyby w oknach, zniszczona skrzynka z bezpiecznikami i obtłuczona elewacja budynku nowej sali gimnastycznej. Takie szkody zastali pracownicy szkoły podstawowej nr 4 tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. To są straty wyceniane na jakie kwotę? Około 4000, myślę, że to spokojnie taka kwota będzie wchodziła w rachubę. Wandale swojego dzieła dokonali dokładnie w jednym z niewielu miejsc, które nie są objęte monitoringiem. Sala praktycznie drugi dzień oddana do użytku, a już jak duże straty. W związku z tym jesteśmy narażeni na to, żeby kolejne środki wydawać na ten obiekt. No i niewątpliwie monitoring tutaj będzie zamontowany, bo jest to rzecz niezbędna, jak widzimy.